Cześć! Krótko i treściwie. Czas na pierwsze podsumowanie pierwszego etapu przygody z czwartą parą butów, która towarzyszy nam podczas wędrówki po Polsce, przez Polskę, jak kto woli. Okej, no to jazda. Jest to trzecia para tego samego modelu butów z Decathlona co poprzednio. Stopień zużycia materiału jest identyczny, generalnie lustrzane odbicie względem poprzednich par. Weźmiemy pierwszy z brzegu i do ściany. Nie za wiele będę opowiadał, historię znać, filmy śledzicie. Pęknięcie, jak zwykle w tym samym miejscu, tam gdzie zgina się but podczas marszu. Z drugiej strony coś takiego i tutaj się rozwarstwiło. No wzięło się rozwarstwiło. Podeszwa. Chodź tutaj. Może tak. Zdarta. Zawsze w tych samych miejscach. Tutaj. I oczywiście napięcie. W środku. Czy tam coś się przetarło? Prawie że nic. Fajnie. Chodź. Chodź ty lewy. Lewy bucie. Trzewiku. Tutaj jest ok. Tak tylko przypomnę, że razem przemaszerowaliśmy ponad 5000 km. Ten odcinek powinienem był nagrać nieco wcześniej, nie było kiedy. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Wszystko w biegu. Z partyzanta. O, jest. Chyba muszę dalej trzymać te buty, bo mam wrażenie, że gubi ostrość. Tutaj. Zdarcie bieżnika, pięty od zewnętrznej strony. Wnętrze. Delikatnie zdarte. Jeszcze kwestia sznurówek popękały. W tym i w tamtym bucie. Najprostszym rozwiązaniem było powiązanie słupów. I pewnie jeszcze nie raz będę musiał to zrobić. Dobrze. Idziemy po wkładki. Gdzie one są? Gdzieś za mną. Chodźcie. Chodźcie, spieszymy się. Już powinniśmy wychodzić. Starte, przetarte. Prawa na wylot. Tym razem zacznijmy od lewej. Są dwa razy płastsze niż na początku. Trochę je rozgniotłem. No i wkładka prawa. Jeszcze niecałe 5000 km. Wytrzymasz. Ty i reszta. I dziurka. Czy jestem z nich zadowolony? No jak nie, jak tak. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku specjalnym, dotyczącym trzeciej pary, nie mam zamiaru
wymieniać tego modelu butów na coś innego. Nie będę się bawił żadne testy, te się sprawdzają. Jestem z nich bardzo zadowolony. Nigdy mnie nie zawiodły. To, że po wejściu w mokrą trawę po chwili w środku można poczuć wilgoć, a po jakimś dłuższym dystansie no, po prostu się w nich pływa. Nic specjalnego, nic szczególnego. W ogóle nie konserwuję tych butów. Po prostu tak jest. Resztę dogram gdzieś tam z Partyzanta, bo tak naprawdę już pozostało tylko przeczytać kilka rzeczy związanych z danymi statystycznymi i to wszystko. A mogę to zrobić nawet gdzieś tam w trasie pod drzewem, jak sobie to wszystko przygotuję. Teraz nie zdążyłem tego zrobić. Jak zwykle, wszystko odbywa się zupełnie inaczej niż powinno. No nie da się. Nie da się. Próbowałem na wszelkie możliwe sposoby przyspieszyć ten proces. Aż w końcu puściły mi nerwy. Uznałem, że zrobię to trochę inaczej. Inaczej niż zwykle. Koniec czytania tekstu. Po prostu go zaprezentuję. Dość. Każdy ma jakieś granice. Teraz mleko. Musi być mleko. Jest mleko. Jeszcze raz zamieszamy. Jak zwykle. Idealnie. Teraz zakręcamy. Zakręcone. Uff, jak autor tego kanału. Nada się? Nada się. No to chlub. Ale dobra kawa. Po co nagrałem tą scenę?